Kolejny odcinek z pięknego, słonecznego, tym razem Białegostoku. Dzisiaj idziemy sprawdzić knajpę, która całkiem niedawno przeszła kuchenne rewolucje i Magda Gessler twierdzi, że jest to najlepsza włoska knajpa w Polsce. Takie słowa działają na mnie dosłownie jak płachta na byka, więc idziemy sprawdzić. Słuchajcie, czego możemy się spodziewać po tej knajpie? No, chodzi tam głównie o makarony i o wino. Knajpa się nazywa Angelino Pasta i Wino. Proszę, nie szuraj tak tymi kamaszami, jak mnie nagrywasz, bo to będzie wszystko słychać. I podobno jest to najlepsza knajpa włoska w... Nie tyle nawet, że w mieście, w Polsce. Mieści się właśnie tutaj, w Białymstoku. Ciężko tutaj zaparkować, to jest knajpka otoczona szlabanami z każdej strony. Przepraszam bardzo, ale ktoś tu się do mnie dobija. Halo? Minuta. Właśnie będziemy za minutkę. Nie mogliśmy znaleźć miejsca. Do zobaczenia. Właśnie do mnie dzwoniła pani z obsługi, z tej knajpki, bo trzeba było zarezerwować stolik, bo mało jest miejsca. Mało jest miejsca w lokalu, z tego co wiem, więc jakby, jeśli chcecie się tutaj wybrać, no to rezerwacja wydaje się być konieczną opcją. Magda Gessler przyszła i stwierdziła, że tak naprawdę wszystko było dobre, jeszcze przed rewolucjami. Knajpie ponoć brakowało po prostu rozgłosu, no i według Magdy Gessler wizualnie knajpa nie zachęcała tak jak powinna, więc zostały wprowadzone poprawki wizualne. Zamawiamy dzisiaj dużo, jak zwykle. Głodny? No na maksa. Zobaczymy, co tam ta Magda Gessler nam upichciła tutaj po włosku dzisiaj. Carbonara ze śmietaną? Ciekawe. Ale to malutkie jest. Jest sporo osób. Chciałam tylko poinformować, że mamy jeden błąd w karcie. Aha. Tutaj są niaki i cena niaków to jest 33 zł, w karcie jest 55 zł. Okej, dobra. To jeszcze chwilkę potrzebujemy. Jest tutaj menu Magdy Gessler i jest kilka makaronów. Myślę, że zamówimy sobie wszystkie. Czy nie? Nie zmieścimy tego nawet tu na tym stole. Gnioki na pewno, a z czym one są? Pesto, ja mniej lubię pesto. Lubię takie gnioki z kurczakiem i jakimś tam. Gnioki z kurczakiem lubisz? Ja raz jadłem w Mediolanie takie pyszne gnioki z szafranem. Boże, to było dobre, w takim sosie serowym. Na pewno bym chciał deserów też spróbować, bo słyszałem, że są bardzo dobre. A wino chyba odpuszczamy, no przynajmniej ja, bo ja będę prowadził. Ale może dla ciebie jakieś winko? Nie? No dobra. O, jest tiramisu prawdziwe, pewnie takie. Bierzemy na pewno. Carbonarę trzeba spróbować. Moja dziewczyna często robi carbonarę w domu, ale niestety ona jest zwolenniczką carbonary ze śmietaną. Jak już robi, to zjem, ale wolę taką klasyczną, wiesz, żółtka, tylko ten parmezan, czy tam grana padano. U mnie to samo też jest. Woli ze śmietaną? Zwolenniczka śmietany, no. Co one w ogóle, one nie mają pojęcia o gotowaniu. Nie mogę tak mówić, bo mi nic nie będzie już gotować. Zostanę przy tych. Będę ja tu już tylko te rolo, te swoje z tortilli, co wam na Instagramie ciągle pokazuję, jakie robię. Jak nie wiesz, o czym mówię, no to wejdź na Instagrama, bo tam się dzieją często kąciki kulinarne i nie wychodzi wszystko tak jak lasagne ostatnio. Prosimy carbonara na pewno, to tagliatelle alla norma, te gnocchi, o których pani mówiła. A jest to zupa borowikowa? Jest. To jeszcze zupę jedną weźmiemy. No to tiramisu też jest niby od Magdy, bo jest w menu Magdy Gessler. A perola by się człowiek napił, a to nie można. Może już niedługo odcinek z Włoch i tam pokażemy, jak to się robi. Tylko nie Mediolan, bo Mediolan mi się nie podoba. W ogóle beznadziejny jest Mediolan według mnie. Toskanie polecam, bardzo ładne regiony, bardzo ładne widoki, przyjemne. A to jest z galaretką cytrynową, to pierwszy raz będę coś takiego jadł. Gdzie, tiramisu? No. Tiramisu od Gesslerowej jest tiramisu klasyczne. Chyba przy klasycznym bym został. Galaretka. Nie, ja się nie znam. Jechała ta zupka grzybowa i pierwsze co to czuć. Bardzo mocno czuć zapach grzybów. Zupa jest czarna taka. O jest. Jeśli chodzi o zupy grzybowe, to ja jem tylko zawsze u mnie na Wigilii zupę grzybową. Nie chcę teraz porównywać do tej u mnie w domu zupy, nie? Ale no, nigdy nie jadłem tak bardzo esencjonalnej zupy grzybowej. Niesamowicie mocny smak, bez kitu. Co by nie mówić, przepyszna jest. Aksamitna ta zupka, wiesz co chodzi? Mistrzostwo. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest najlepsza zupa grzybowa, jaką jadłem w życiu. To jest tak aksamitna, tak esencjonalna i tak mocno czuć te grzyby. Mistrzostwo. A ile to kosztuje? Później powiedzmy o cenach. No wiesz, jak kosztuje 5 dych, to już może trochę mniej smakować wtedy. Naprawdę, to jest jedna z bardziej ciemnych zup, jakie widziałem. Grzybowych oczywiście. To jest najciemniejsza pomidorowa, jaką widziałem. Smaczny ten rosół. Petarda. Naprawdę, nawet nie wiem jakimi słowami mogę ją opisać. Bardzo dobra. No to pewnie w tym odcinku nie będzie żadnych kontrowersji, no.
po prostu wszystko będzie dobre. No chyba, że się coś po drodze tutaj wymknie spod kontroli, ale nie sądzę. Mamy tutaj trzy makarony, już każdy talerz wygląda obłędnie. Nie będę tutaj oszukiwał i wybrzydzał, bo wygląda to przepysznie i myślę, że nawet jakbym był bardzo najedzony, to i tak bym się skusił, bo wygląda super. To jest makaron bezmięsny, w ogóle od tego możemy zacząć. Lekko pikantny sos ze świeżych pomidorów, pieczone bakłażany, zielone oliwki i pecorino romano. Dużo, co? Duże. Bardzo dobry jest ten sos, bardzo pomidorowy. Ser wiadomo, no uwielbiam ser, każdy ser. Z tą pikantnością to bym nie przesadzał, bo dla mnie nie jest jakoś mocno wyczuwalna. Może delikatnie jest taki po prostu rozgrzewający ten makaron. Pieczony bakłażan. Prawda, mimo to, że tutaj nie ma mięsa, jest to pozycja wegetariańska, no to smaku jest bardzo dużo. Pozycja bardzo smaczna i tak naprawdę w ogóle nie potrzeba mięsa, żeby coś było dobre. Przekonuję się o tym po raz kolejny. Warto iść w te wegetariańskie, czy nawet wegańskie pozycje czasami, bo można się naprawdę miło zdziwić. No jest dobrze, słuchajcie, no. Jeśli nie macie czegoś do tego odcinka do przekąszenia, współczuję, bo to jest tak dobre. Dawaj dalej, bo się zapchasz jedno. Karboniemy. Najlepszy zawsze jest ten dźwięk w makaronach, nie? Wiesz, który? Chlupania. Guanciale. Pecorino romano. Żółtka. Bez śmietany oczywiście. Nie wiem, może przez to, że chwilę tutaj stała po prostu teraz. Ale nie jest aż tak kremowa wcale, bo widzicie, widać te takie grudki z jajek. Troszeczkę tutaj się zrobiła jajecznica, moim zdaniem. Z tego co wiem, nie powinno tak być. Jest trochę za bardzo ścięta. No, kurczę, szkoda. No mamy tu jajecznicę trochę, kochani. Nie wiem, czy to będzie za dużo powiedziane, jak powiem, że robię lepszą. Szczególnie jeszcze po ostatnim wybryku z lasagną. Mi taka jajecznica nie wychodzi chyba. By się nagrać blisko. Tu jest mnóstwo tych grudek z jajka. No, powiem to po raz kolejny. Zrobiła nam się tutaj jajecznica. No to nie jest po prostu pożądana forma carbonary, przynajmniej przeze mnie. Nie jest to żadne odkrycie dla mnie, szczerze. Smak tej carbonary. Zdecydowanie bardziej smakował mi ten poprzedni makaron z tym bakłażanem. Szału nie ma. Tutaj państwo obok nas dopiero zamówili. No to szału nie ma, szału nie ma. Uciekamy stąd, bo nas wywalą zaraz. Mamy tutaj gnioki podawane z pesto bazyliowym. Widzę konsystencję tych dobre gnioków. Bardzo lekkie są, wiesz? Jesz to jakby carbonara jest ciężka dosyć. Mhm. To już jest leciutko, to jest po prostu świeża bazylia, trochę tego parmezanu. No i kopytka, normalnie tego. Kopytka najlepsze oczywiście są z kiełbasą i z cebulą, ale to w takiej formie też można zjeść. Jest to dobre, ale myślę, że nie dałbym rady zjeść całej tej porcji, żeby mnie to zamuliło, wiesz? Zdecydowanie z tych trzech pozycji nadal wygrywa bakłażan. Najwięcej smaku. Tutaj jest trochę zabułka, no. Tutaj jest trochę mdło. Takie sobie. Ja nie umiem powtórzyć carbonary w domu. Zawsze coś mi nie tak pójdzie. Ja cię nauczę, spokojnie. Ale rzeczywiście konsystencja. Fajnie jakby była taka kremowa. 3/10 tutaj dajemy. W ogóle to musi komicznie wyglądać. Dwóch gości zamówiło kilka makaronów, a jedzą i w kółko se podają talerze, nie? Kopytka. Jeśli musiałbym zjeść, to dodałbym sobie do nich kurczaka. Dobra, zjadłbyś to jeszcze raz, czy nie? Nie. No przez ja to, też że nie. Już zjedliśmy 1/2. Zjedliśmy pół i mamy dość, nie? Tak, no jest takie strasznie monotonne. No i dobra, król wieczoru, tak? No ja myślę, że tak. Rzeczywiście fajnie to tu chlupie, już czuć tą wilgoć. Już coś wiem. Fajny, bo mokry, ale danie nie dla mnie niestety. Czemu nie? No nie mój smak. Jakoś tak nie przemawia do mnie to danie. To co byś wybrał? Carbonara byś tam wybrał? Nic. Nic? Pana Kotte. Okej. Okay. Zupę. A, no, zupka tak. Zupka, deserek i do domu, bo to szkoda pieniędzy wydawać. Chciałem zamówić klasyczne, chciałem dać im się wykazać tutaj jakby swoim wyrobem, ale pani mówi, żeby jeść tą od Gesslerowej. Tiramisu z takim biszkopcikiem. To spróbujmy tego, co tutaj Magda Gessler wymyśliła. Bajunia. Epyczny deser. Warto na niego tutaj przyjść. Nie wiem, czy bym nie wolał mimo wszystko zwykłe, jakby. Mam wrażenie, że w zwykłej jest więcej biszkoptu. Tu jest więcej tego kremu mascarpone. Niesamowicie słodki, niesamowicie rozpływający, esencjonalny, przepyszny. Tak jak mówiłeś jest chyba. Zupka, deserek i do domu widzowie. Nie no, deserek jest dobry. Ciekaw tylko jestem ile kosztuje. Ale dwie dyszki jest akceptowalne, myślę. Ten nie? 25. 25? Zwykłe 20. 18. 25 do przełknięcia. Naprawdę dobry. No już się zasłodziłem tym deserem. Bardzo słodki i dosyć spory to jest. Niby mały jest ten pucharek, ale jest już dobrze. Już cukier działa. Już jest lekkie odurzenie.
Nie będę się wypowiadał na temat tego deseru, bo po prostu nie lubię pana koty. Panna koty, pana koty. Ja nie przepadam. Chcesz to jedz, daj mi święty spokój. Ale to tiramisu. Ja uwielbiam takie galaretowate rzeczy. Dobra, bo nie jest za słodka. Mi to po prostu smakuje. A pokaż to tiramisu, którego ja tak nie lubię. Dobre? To jest dużo lepsze. Dobra widzowie, płacimy i się widzimy na podsumowaniu pod drzwiami. Zaraz wam wszystko powiem. Powiem wam całą prawdę zaraz. Słuchajcie, czy to jest najlepsza włoska knajpa w Polsce? Nie. Nie. Lekka wpadka z carbonarą. No cóż, dostałem jajecznicę zamiast carbonary tak naprawdę. Widziałem stolik obok, pan też zamówił carbonary, jego carbonara wyglądała dużo lepiej. Nie też widziałem... właśnie zwróciłem na to uwagę, tak. Nie widziałem tych grudek. Nie wiem, no ktoś po prostu dosłownie 10 sekund za długo podtrzymał na patelni ten makaron. No trudno, zdarza się. Zdecydowanie nie jest to najlepsza knajpa włoska w Polsce. A właśnie, no może to jest najlepsza knajpa włoska w Białymstoku. Ja mogę wam powiedzieć, że w Warszawie na pewno jest chociaż jedna. Ja znam jedną włoską knajpę w Warszawie, która jest lepsza i myślę, że ona mogłaby mieć takie miano tej najlepszej. Mówimy czy nie? Ja nie wiem, którą chcesz powiedzieć. No dziurkę chyba. Tam naprawdę jest tak, no nie wiem, myślę, że lepiej po prostu. Lepiej na to. Dziurka od klucza, wariaty. Sprawdźcie sobie to miejsce w Warszawie. To nie jest żadna współpraca, po prostu jadłem tam parę razy i naprawdę tam jest super, super, super. Tu też nie było źle wcale, wiadomo, że nie. No lekka wpadka z carbonarą, już mówiłem. Ten makaron wegetariański z bakłażanem był bardzo dobry, smakował mi. Na niego bym chętnie wrócił. Deserek też był niezły, żałuję tylko, że mnie pani namówiła na tą gesslerowe, na to gesslerowe tiramisu. Cenowo, jak to wyszło? 489 zł. Kurwa, jak drogo. A, zupa! Zupa była dobra. Zupa naprawdę była dobra. Zupka, deserek i ewentualnie ten makaron wegetariański. No też nie jedliśmy wszystkiego, nie? Jak ta carbonara miałaby konsystencję taką jak powinna, to by była też bardzo dobra. Bym powiedział, że jest naprawdę bardzo dobrą carbonarą. No ale niestety była jajecznicą. Zupka 30 zł. Do przełknięcia myślę, bo bardzo dobra. Naprawdę bardzo esencjonalna, do polecenia. Twoje espresso 10 zł. To jak on powiedział już wam o tym, to pokazaliście tam dużą aktywność u mnie, więc ten sernik z marakują właśnie jest w dziurce od klucza. Jeśli lubicie takie smaki, no to wiecie co robić. Jeśli lubicie, orzeszek. Oceniam raczej pozytywnie, ale na pewno nie zgadzam się z tym, że to jest najlepsza włoska knajpa w Polsce. Nie zgadzam się z tym? Idziemy teraz poleżeć, co? Bo to znowu... Znowu tuszenie jest poza normą. Wracamy z tego tripa, to idę, nie wiem, na odsysanie chyba. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, nie wiem na co czekasz. I tak wiem, że to oglądasz.